Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus <silence> Papam Benedictus Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 1 października 2003 roku. Na zakończenie długiego cyklu rozważań poświęconych psalmom i pieśniom liturgii Juczni, pragniemy zająć się modlitwą, którą każdego poranka chwalimy Boga. Jest nią Benediktus, pieśń, jaką śpiewa ojciec Jana Chrzciciela Zachariasz. Gdy narodziny syna odmieniły jego życie, rozwiewając wątpliwość, za którą został ukarany. Stracił bowiem mowę z powodu braku wiary i za to, że nie głosił chwały. Natomiast teraz Zachariasz może błogosławić Boga, który zbawia i czyni to w tej pieśni, zapisanej przez ewangelistę Łukasza, w formie wskazującej na to, że pierwotna wspólnota chrześcijańska z pewnością posługiwała się nią w liturgii. Ewangelista mówi, że jest to pieśń prorocza, wypowiedziana pod tchnieniem Ducha Świętego. Jej treścią jest błogosławieństwo, które wysławia zbawcze dzieła oraz wyzwolenie ofiarowane przez Pana swemu ludowi. Jest to więc prorocze odczytanie historii. Czyli poszukiwanie wewnętrznego i głębokiego sensu całych ludzkich dziejów, którymi kieruje ukryta, ale działająca ręka pana, splatając się ze słabszą i niepewną ręką człowieka. Tekst jest uroczysty. W oryginale greckim składa się z dwóch tylko zdań. Po wstępie, który ma charakter pochwalnego błogosławieństwa, Możemy wyróżnić w tekście pieśni niejako trzy strofy, poświęcone tyluż tematom, wyznaczającym etapę historii zbawienia: Przymierze Dawidowe, Przymierze Abrahamowe oraz Nowe Przymierze w Chrystusie, w które wprowadza Jan chrzciciel. Cała bowiem modlitwa zmierza do tego celu, na który wskazuje obecność Dawida i Abrahama. Kulminacją niejako jest ostatnie zdanie: Nawiedzi nas słońce wschodzące z wysoka. To na pierwszy rzut oka paradoksalne wyrażenie, w którym słowo wysoko występuje obok wschodzenia, jest w rzeczywistości znaczące. W greckim oryginale bowiem wschodzące słońce to Anatole wyraz, który dosłownie oznacza zarówno słoneczne światło świecące nad naszą planetą, jak i gałązkę, różdżkę, wyrastającą z pnia. W tradycji biblijnej oba te obrazy mają zabarwienie mesjańskie. Z jednej strony mówiąc o Emanuelu, Izajasz przypomina nam, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju Mroków światło zabłysło. Z drugiej strony, nawiązując w dalszym ciągu do króla Emanuela, przedstawia go jako różdżkę wyrastającą z pnia Jessego, czyli z rodu Dawidowego, odrośl, którą spowija duch Boży. Tak więc wraz z Chrystusem pojawia się światło oświecające każde stworzenie, i rozkwita życie, jak powie ewangelista Jan. Łącząc te dwie rzeczywistości. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ludzkość, którą spowija mrok i cień śmierci, zostaje opromieniona blaskiem objawienia. Jak zapowiedział prorok Malachiasz: Dla was czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości. To słońce skieruje nasze kroki na drogę pokoju. Tak więc ruszamy w drogę, mając za punkt odniesienia owo światło. Nasze niepewne kroki, które w ciągu dnia niejednokrotnie zbaczają nam roczne i niebezpieczne manowce, ukierunkowuje blask prawdy, którą Chrystus napełnia świat i dzieje. Chcemy teraz przytoczyć słowa nauczyciela, doktora Kościoła, Brytyjczyka Bedy Czcigodnego, na przełomie VII i VIII wieku, który w swej homilii na narodzenie świętego Jana Chrzciciela w następujących słowach komentował pieśń Zachariasza. Pan przyszedł do nas jako lekarz, nawiedzający chorych, ponieważ dla uleczenia starej choroby, jaką jest nasza pycha, dał nam przykład swej pokory. Odkupił swój lud, ponieważ za cenę swej krwi wybawił nas, którzy byliśmy sługami grzechu oraz sługami odwiecznego nieprzyjaciela. Chrystus odnalazł nas w mroku i cieniu śmierci. Byliśmy bowiem od dawna zaślepieni przez grzech i niewiedzę. Przyniósł nam prawdziwe światło swego poznania, a po rozproszeniu mroków błędu, Ukazał nam bezpieczną drogę wiodącą do Ojczyzny Niebieskiej. Kierował naszymi dziełami, byśmy drogą prawdy, którą nam ukazał, doszli do obiecanego przez Niego domu wiecznego pokoju. Na zakończenie, nawiązując do innych tekstów biblijnych, bedacz ci godny, dziękował za otrzymane dary. Drodzy bracia, zważywszy na to, że posiadamy te dary, od wiecznej dobroci, również i my błogosławmy Panu w każdym czasie, ponieważ lud swój nawiedził i wyzwolił. Niech na naszych ustach będzie zawsze Jego chwała. Wspominajmy go i głośmy chwalebne dzieła tego, który wezwał nas z ciemności do przedziwnego swojego światła. Prośmy go nieustannie o pomoc, by zachował w nas światło poznania które nam przyniósł i by doprowadził nas do dnia doskonałości.